Jesteśmy tu w centrum Mongolii, centrum jakiegoś miasta, na bazarze. Chciałem sobie kupić nożyk kieszonkowy, ale nie wiem, gdzie to kupić. Przejdziemy się dookoła, zobaczymy. Oto przed nami Jeep Made in China. Niech Amerykanie się teraz wypchają ze swoimi Jeepami po 40 tysięcy. Za 10 tysięcy kupisz Jeepa zrobionego w Japonii. Tak wygląda deska rozdzielcza. Tu jakiś buff. A open the engine. No. Tak to wygląda. Z tyłu jeszcze open the engine, please. Na oponach jakichś też chińskich. Cherokee Jeep 4x4 MNG Mongolia. Wszystko made in China? Wszystko zdjęłano w Kitajcu. On też się nie dogadam z nim, nie umie gadać. Spotkaliśmy Greków. Jeden jedzie na Viralgo, a drugi jedzie na Honda. Nie, na ten BMW. And then we came down Greece. All the west side, central west side. The roads are awful, guys. We go the same way, probably. Same way. Yeah, and tell me, do you hit the ground? A couple of times, yes. He hit once, I don't. But it's a bad road. Very bad road. And bad for. But what about this? Oh! Bad too for you? Yes. Yeah. We are very heavy as well. Yeah, we heavy too. Dwóch Greków jedzie też do. Tam do Ulaanbaatar, a później. Later on, where are you going? We're going to Vladivostok. After Mongolia, we're going to Lake Baikal. And from there, Irkutsk. And from there, Moscow. Moscow, Kiev. Kiev, Bulgaria. Yeah. We come from Texas. From Texas, Houston. Poland, Ukraine, Russia, Mongolia. Okay. And maybe go back to. Come on and show you something. Come on. We're not here, so we always do. This is original BMW. The only reason we're in a car anywhere. This tomorrow is they give you water. Water, pani, it. Pani, is come no problem. Come on, yeah, they yeah. give us food, water, tea. If we want to eat something, if we want to rest, to make a bath, anything we want. Yeah. But you know, maybe the problem is their language. I speak Polish, Russian, Hungarian, German, and a little bit of, I mean, Spanish. But I don't speak Mongolian, so I think nobody speaks Russian of you. But yes. I think the Latin is not somebody, the problem. So the guy, the engineer, they built a building road over there. It's they got the jeep and they got three big Russian car, but they broken all the time. We passing, they fix it all the time. One interesting thing though is that although they do not speak Russian. Every small children knows English or is learning English. A little bit, yeah. While in Russia, nobody speaks English. Oh, some people speak, you know, but we speak fluently Russian, so it's no problem for us. That works. Yeah. Okay, guys, we don't stop you. If you're in a hurry, you can go. We're going to stop in a few minutes. And drink some vodka with mega tent. You sleep in a hotel or tent? Tents. Yeah. Now in Ulaanbaatar. How old are you? 53. Okay. Okay. I am 58, you know. He is younger, he is 31. Yes. We are both. Everybody asked me. Or him, he's your father. Presumably. He's my friend. The same style. Yeah. I changed those, the exhaust, you know, with the. You got the catalyzator. No, podobnie spakowani. Grecy na motorach. Stary i młody. Jadą. Jeszcze zostało 400 km do Ulaanbaatar. Nie rozumiem, Marka poleciał do przodu, chce być tam dzisiaj wieczorem, w nocy. Ja nie widzę powodu, żeby tak szybko jechać.
Waliliśmy po 100 km dziennie, było dobrze, on teraz chce walnąć 400. Co tam będzie robił w niedzielę? No i skończyła się dobra droga, a zaczyna się zła droga. Tam się kurzy. Ile tych kilometrów to jest? 120, ale dalej twierdzisz, że będzie asfalt do samego końca? Nie, ja nie twierdziłem nigdy, że będzie asfalt. Nie, nie. Znaczy, wiesz, mówiłem, że są dwie opcje, że Grecy mówili, że będzie asfalt do końca, a ja mówiłem, że nie wiadomo. No i znowu będziemy mieli pieprzenie, bicie tyłków i trudno. No i teraz będzie przed nami, właściwie przede mną, bo się z Markiem rozłączyłem. On zasuwa jak opętany, ja nie widzę powodu, żeby tak szybko jechać. I będzie 124 km drogi. No takiej nic nie widać, kurzy się jak cholera. Będę musiał trawą bokiem jechać. No to trzymajcie kciuki za mnie i za tą drogę. Jak to trzeba uważać. Jechał facet w nosy, jechał jeden Mongoł, jechał walcy, a drugi Mongoł jechał Toyotą. No i wpakował się w niego w nocy, bo go nie widział, a ten asfaltowy, ten tutaj jechał asfaltem. No i rozwalił mu auto, wypakował tutaj w ten róg. Ręka złamana, głowa rozbita. No i siedzi Mongoł i się martwi. Czekają na policję. No i dalej nie pojedzie niestety. Pół auta spreslowane. A w spychaczu tylko się lampka zagięła. Tu mu przypakował. Także to różne przypadki bywają na drogach. No ale w nocy walcować ulicę bez świateł, no to też trochę dziwne, tylko w Mongolii. No i konie mongolskie stanęły sobie na środku drogi. Mam dla nich parę pytań. Ten konik pierwszy z brzegu, czy nazywasz się młody Dżingis Khan? Tak. Jesteś zadowolony z życia w Mongolii? Tak. O, nasrały i poszły. Ale dalej kiwają główkami. No tak to bywa. I poszły sobie, a ja jadę przez tą Mongolię. Miała być zła droga, było tylko 3 km złej drogi, a dalej asfalt. Także nie wiadomo, jaka jest prawda. Musimy to sami sprawdzić. No i znowu stado baranów zagrodziło mi drogę. 120 km złej drogi. Ta droga się jednak pojawiła. Jest gorąco jak cholera, ale muszę jechać w tym ubraniu dla motocyklistów. No bo można się wywrócić, bym się poharatał. Szkoda, że nie mogę kręcić jak jadę, bo drogi są niby złe, ale w sumie wspaniałe, bo po to tu przyjechałem, żeby trochę dzikości zaznać. O, już mnie strasznie tyłek boli. Żeby taki wielki kraj nie można było, nie stać było na jedną drogę, tylko te auta rozbijają się po tych polach, jeżdżą między tymi krowami, tam się kurzy za nimi. Tu jedzie jedno, tam drugie, tu trzecie, tam jedzie kolumna, tam się jedno zepsuło. Tu nic nie jedzie, psia krew, już nie mam siły. Jeszcze podobno 60 km zostało. Oto jazda po Mongolii. Wjechałem niby do Ulan Bator, ale znaku nie było jeszcze. A tu taka policjantka z lizakiem. Wystraszyłem się, bo wygląda jak prawdziwa z daleka. Gorąco jak cholera, będzie chyba lało. No to jeszcze zrobimy zdjęcie tego obiektu. Jesteśmy bardzo blisko konsulatu i ambasady polskiej w Ulan Bator. No, jak przewidywałem, wszystko zamknięte. Dzisiaj jest piątek, 18, 19, 20 do 21. Przez 3 dni będzie wszystko zamknięte. No trudno, no tak.
Liczyłem się z tą myślą. Nie dojechałem na czas. Wydział konsularny ambasady polskiej w Ulaanbaatar. A tutaj obok jest ambasada polska, wielki budynek. Ale wszystko pozamykane, nikt nawet nie wystawi głowy na balkon, nie ma z kim pogadać. Opóźniłem się chyba 4 godziny, ale nie ma problemu. Od groma turystów w tym hotelu $35 chcieli za noc, także... Ale tam są wspaniałe miejsca, żeby się wreszcie go rozbić, ten facet. What is your name? Come si chiamo? What is your name? Jak ciebie nazywają? Nie idzie się z nim dogadać. No, trudno, jest tutaj strażnikiem. I po prostu... poczekamy chwilę, może ktoś wyjdzie, jak nikt nie wyjdzie, to... Na razie, kat. Proszę was, jesteśmy tutaj pod budynkiem parlamentu. Już tam niestety kable ci. Obawiam się, że mnie pogoni stąd. Chciałem sobie zdjęcie tylko zrobić. Oj, pod tym pomnikiem. One picture, senior. What queen? One picture. Nie do to ma. Nope. One picture. Was koi, ty ma cykla. Ty ma cykla. To cykli. Nie pozwolił mi. Policja mnie pogoniła. Zabrali mi motocykl tutaj pod policję. Podobno nie wolno tam zjeżdżać na motocyklu. Ale poprowadził mi ten motocykl. Chciał nim jechać, zabrałem mu kluczyki. W razie to jest Genghis Khan pamiętnik, da? Da. Monument Genghis Khana. Monument Genghis Khana. Tam lewe, prawe, to jego bagatiri. Tak, żebyś mnie widział. No, z Markiem się zgubiłem, z panem konsulem się widziałem, jutro poniedziałek dopiero będę otwarci. Także póki co dziękuję, bo chyba źle trzyma tą kamerę. To na razie, kamerę. Spotkałem wycieczkę z Polski. Krakowa dziewczyna. Ja jestem z Krakowa. Ja tutaj świat mały. No i idę zmieniać pieniądze i to mam jakiś hotel za $5. Znaczy tam się motor zmieni. I siadanie w cenie. Super. Ciepła woda. No, bo... I same Polki, podobno wszystkie do wzięcia. No. Także... Ale pomoc. Będę się do nich koło nich kręcił. Za milionera z Teksasu może która się załapie. Jeszcze mam z Teksasu może. Z Mongolii do Teksasu. Na motorze sobie. Akurat, na motorze. Właśnie. Teraz. No. Rodowita. Z dziada prawie. Jesteśmy tutaj w jednej z restauracji w Mongolii. Zamówiłem sobie takie jakieś coś. W razie mięso z konia, z krowy i z kurczaka. I tu mi robi na bieżąco. Przynieśli mi na przystawkę wodę, ciepło i bułeczki z pasztetem. No i to skonsumowałem. Restauracja prawie pusta, ale dość droga. Zapłacę 10 tysięcy turkisz, to się jakoś tak te pieniądze nazywają. Ale jest bardzo głodny. Na razie. A Marek ma problemy. Prawem mongolskim. Co to, panie Marku? Siedzimy tutaj na placu. Wądzile. Facetów. Siedzimy. Rowerzyści robią nam zdjęcie. I don't cover nobody. Siedzimy, chłopaki piją piwko, ja nie piję. Jest miło, sympatycznie. Just press the big one, man.
and the spirit of Tamar. No, jesteśmy z moim przyjacielem z Grecji, tutaj. W tym hotelu. Towarzystwo międzynarodowe, bądź ile motorów. Jakieś dwie dziewczyny przyjechały. I see them the first time. I nasze motory tu stoją. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć motorów. Jedne terenowe. Marian tam się czai. Yeah, nice view! We have nice view. You know what? We have nice view too. Come on, come on another side. You see. Bad view. A tutaj bidota. I tak żyją ludzie w Mongolii. Domki jak z XV wieku. It looks terrible, isn't it? Terrible, yeah. I tutaj sraczyk. Toilet, here is toilet, jurta. It looks very poor. Ponieważ mi kija, tu lamba to malą. Κάτι σαν τις παραγκουπόλεις. Ουάμπατορ. Του Ρίο. Είτε γιούρτη βεσταμένα ένα δάχο τρούγε καπουδίνκου. Ποτάχο. Ποτάχο. Обрацам тени. Бенбенками. Оно еще хиба за мне модло. Niektórzy to macają, niektórzy kręcą dwa razy. Różne są techniki, to się później modli. Pogonili mnie. A jak pogonili, to pogonili. No, nie wiem, co to był kościół, czy to jakieś modlitewniki, jakieś czary Mary odprawiali. Wielbłądy, psy pasterskie. Tu pan Marek z tyłu. A ja cały pasek mam w tej w jajecznicy. Ten wielbłąd nie wie gdzie iść. Back in 2500. Wyobraźcie sobie, spotkałem znajomego Jim Bells from Washington State. Spotkaliśmy się w Ekwadorze 2 lata temu. Jim ciągle w dobrej formie i jeździ motorami. Welcome to Mongolia. Yeah. Okay. Jim, extremely nice to meet you, man. Again. Nice to see you again. Yes. Maybe we see next time. Again in the world. Okay. All right. Po 2 latach spotkaliśmy się znowu. Pokaż motor Jima. Jim jeździ na BMW. Ma 62 lata i w dobrej formie jest. W jakimś miasteczku jesteśmy przed Rosją, przed granicą radziecką. Tutaj pomnik Buddy w oddaleniu. Ale tam nie będziemy podjeżdżać. Także... ewentualnie najazd.
co powiem, Marku, lecisz do Rosji? Ostatnie chwile w Mongolii. Polaków wszędzie pełno, przestawcie się. Kuba z Olsztyna. Kasia też z Olsztyna. Kuba też z Olsztyna. Polska. I tam jeszcze jeden. Proszę was, na granicy mongolskiej spotkałem towarzystwo. Młodzi chłopaki i dziewczyna jadą gdzieś do Mongolii. Pełno Mongołów dookoła. Robią zdjęcia. Co ty gadasz, chłopie? Co ty gadasz? Nie? Jakbyś nie wyraz... Charakter, co on koi narod? My piją z Polsz. A? Polsz, Polsz. No. Нарушений будет, скажем. Да? Да. Ну, мы на поезде, но... На поезде? Шесть дней ехали. Ну, независимо. Естественно, перед Уанде. Разве вы дома шли? Чего чеки? Чего-то до Польски? Чего-то до Польски? Кавал дороги от дома. Уанде. Jesteśmy 100 kilometrów przed jeziorem Bajkał. Nad jakąś rzeką żeśmy się rozbili i tutaj spaliśmy. Zwijamy już namioty. Komary gryzą nieustannie. Wczoraj gryzły w nocy, gryzą teraz rano. Przerąbane. Od paru dni żeśmy się nie kąpali, także. A rzeka jest brudna. I bagniste dno, także nie ma jak się do niej dostać. Jedziemy dalej. Łot. I obiecali nam rybkę sprzedać. Idziemy gdzieś tu do wędzarni. Dziewuszka, gdzie wy? Gdzie ona poszła? Eta żeńszczyna. Gdzie ona uszła? Kupiona ryba, gdzie jest? Gdzie ona uszła? Nie znajesz. Owys jest. Słuchaj, masz na pas na trikach, wie kupczycie. Jak kupczym, no nie kupczym. Tam skład, a nie kupczycie. A ona świeża. Skolko dni u niej? Tam masz to świeże. Wszystkie świeże? A skolko stoi? Ha? Skolko stoi? 190 kg. 190? O, cię drogo. W magazynie stajała 80. 80? Не может быть. Не может Это быть. Селедка была 80. Омоль не может быть стоит 80. Да. А банка есть где, чтобы деньги поменять? В этом городе есть банка? В городе только. Попробуйте, кто пожалеете. Что? Молодец. Ну что там? В каких городах? Шибким дымом делают. У Анде? Угу.